Malediska przygoda zaczyna się zaraz po wylądowaniu na lotnisku w Male. Piękny samochód zawozi gości do maleńkiego portu lotniczego, skąd lądują takie właśnie samolociki. A najlepsze hotele i resorty mają swoje własne samoloty. Tak, Soneva? Hydroplan, czyli taki maleńki samolot startujący i lądujący z wody, przywozi gości z lotniska na wyspę. W najlepszych resortach samoloty lądują daleko od brzegu, żeby nie zakłócać spokoju gości. Pasażerowie zabierani są łodziami do bungalowów. Mam dla pani woreczek na buty. Na naszej wyspie obowiązuje zasada bez butów i bez wiadomości, po to, aby być bliżej natury. Bez butów i bez wiadomości. To jest miejsce, gdzie można się w pełni zrelaksować. A chodzenie na bosaka po takim pięknym, białym piasku jest czystą przyjemnością. Hello. Dzień dobry. Witaj na naszej wyspie. Miło nam cię poznać. Wzajemnie. Przy molo czeka cała ekipa powitalna. Goście dostają chłodne, świeżo rozcięte kokosy i są prowadzeni do swoich willi. Zapraszam do naszej pięknej willi z trzema sypialniami. Pozwól, że cię oprowadzę. Wspaniale, wygląda spektakularnie. Za chwilę pokażę ci salon, tylko wspomnę, że tu mamy siłownię, saunę i łaźnię parową. Sauna na Malediwach? Tak. Mamy tu również piękny ogród, a w nim huśtawki. Idealne miejsce na relaks. Możesz usiąść wygodnie z książką i cieszyć się popołudniem. Każdy z gości ma swojego prywatnego lokaja, który dba o jego komfort i dobrostan we wszystkich aspektach. Ten lokaj jest określany mianem Mrs. or Mr. Friday, czyli piętaszek. Koncept został zainspirowany książką o Robinsonie Crusoe. Jeśli znasz tę historię, zapewne wiesz, że była tam postać o imieniu Piętaszek, która prowadziła Robinsona przez jego doświadczenia na wyspie.